to przede wszystkim wspaniały pomysł połączyć Gorzów i Hollywood. Czyli w tej chwili w tym samym zdaniu możemy powiedzieć Gorzowska Filharmonia i świat filmowy z Hollywood. To wielka sprawa dzięki dyrektor Wolińskiej, wspaniałemu wykonaniu, bardzo wzruszającemu wykonaniu orkiestry. No i mam nadzieję, że dalej będą się takie projekty krzewić, bo mamy jeszcze innych polskich kompozytorów, którzy działali w Hollywood w latach 50., 60., 70., którzy powinni zostać odkryci dla publiczności polskiej. Jestem dumna, przeszczęśliwa, bo jak zobaczyłam tę płytę, oprócz tej jakości samej w sobie, prawda, czyli cudownej reorkiestracji Krzesimira, tego wspaniałego komentarza pana Marka, ta płyta jest piękna też wizualnie. Jakość wydania. Dziękuję w tym miejscu Adamowi Żebrowskiemu, autorowi całego konceptu, okładki, wnętrza. No nic, proszę państwa, tylko słuchać, cieszyć się nią i na pewno obiecuję, że na tym nie poprzestaniemy. Mamy nadzieję, że ta płyta, ale może nie tylko będę ciężko nad tym pracować, żeby może orkiestra poleciała z tym projektem do Los Angeles. Zacznę może od tego, że rzeczywiście Jan Apykacz Marek nie mógł do nas przyjechać, ale napisał do mnie SMS-a, którego pozwolę sobie państwu odczytać. Moniko, życzę ci wieczorem wspaniałego koncertu, wykrzyknik. Bardzo mi przykro, że nie mogę być z tobą i gorzowską publicznością. Jestem pełen uznania dla jakości twojej pracy nad nagraniem Kapar Kaczmarek. Jestem pewien, że dzisiejszy koncert będzie równie wspaniały. Dwa wykrzykniki. Ściskam i pozdrawiam Jana.